Dzień dobry. Witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym rozważyć z wami temat służenia, służenia i wierności Panu Jezusowi. Inspiracją do tego dzisiejszego rozważania był fragment, werset, który wczoraj rozważaliśmy w naszym studium biblijnym z czwartego rozdziału drugiego listu do Koryntian, werset 5, gdzie apostoł Paweł napisał takie słowa do Koryntian: Gdyż nie siebie samych głosimy, lecz Jezusa Chrystusa, Pana. Siebie natomiast przedstawiamy jako tych, którzy Wam służą ze względu na Jezusa. Apostoł Paweł w tym wyjednym wersecie bardzo wyraźnie podkreśla, że jego głoszenie skupia się na Jezusie Chrystusie. Czytałem kiedyś historię o pewnym konduktorze. Konduktor, który od każdego pasażera żądał okazania biletu. Usłyszał od jednego z pasażerów takie słowa. Podczas tej podróży jest pan bardzo nielubianym człowiekiem. Odparł konduktor. Dlaczego? Dlatego, że jest pan takim służbistą i sprawdza bilety każdemu, kto znajduje się w pociągu. Ten konduktor odparł: Zależy mi tylko na sympatii jednej osoby. Jestem kierownik pociągu. Mógł starać się przypodobać pasażerom i nie sprawdzać biletów, zlekceważyć swoje obowiązki i stracić swoją pracę. Jednak jego zadanie nie polegało na tym, aby przypodobać się pasażerom, ale żeby wykonywać obowiązki, które do niego należały. Podobnie jest z pastorami, kaznodziejami. Często, tak jak konduktor, narażają się ludziom. Wielu ludzi życzyłoby sobie, aby zmienili swoje kazania żeby zrezygnowali z mówienia, tak jak mówi Boże Słowo, żeby mniej wymagali, żeby mniej wtrącali się w życie człowieka, chrześcijanina, ucznia Jezusa Chrystusa, bo co mu do tego, jak żyję, jestem wolnym człowiekiem itd. Wówczas myślę, że taki kaznodzieja, taki pastor, taki duszpasterz nie mógłby być sługą Pana Jezusa, ale stałby się sługą ludzi. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale, 13 wersecie Żaden e, sługa nie może służyć dwóm panom. Jeżeli pastor, kaznodzieja, zabiega pod, o to, by podobać się ludziom, by podobać się światu, przestaje podobać się Bogu. Będzie miał wtedy wielu przyjaciół, ale straci tego jedynego, który jest ponad wszystkim, i kiedy przyjdzie się spotkać z Chrystusem, nie usłyszy takich słów, które zapisane są w Ewangelii. Mateusza w 25 rozdziale o 14 wersetu, gdzie jest przypowieść o talentach. Nie usłyszy tam od swojego Pana wspaniale dobry i wierny sługo, lecz usłyszy zły i leniwy sługo. Tak naprawdę to, co dzisiaj mówię o tym, aby być wiernym sługom, mówić tak, jak mówi Boże Słowo, wymagać też od siebie i nie służyć dwóm Panom, to nie dotyczy tylko pastorów czy kaznodziejów. Każdy z nas powinien mieć świadomość tego, że jest sługą Jezusa Chrystusa. I tak jak apostoł Paweł w czwartym rozdziale drugiego listu do Koryntian powinniśmy mieć świadomość, że nie samych siebie głosimy, nie samym sobie służymy, lecz Jezusowi Chrystusowi. Radości w Panu, do usłyszenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.